hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku przyszła kolej na kolejne zakupy w Toce Boce. No musimy sobie sprawdzić całą zimową krainę. Póki jeszcze jest dostępna, to znaczy pewnie jest długo dostępna, no ale póki jeszcze jest taki klimat świąteczny, to wypadałoby sprawdzić, co ta Toka Boka dla nas ma. Jesteście ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku? To dajecie. Okej, no i kupujemy, w sensie już kupiłam, teraz budujemy kolejną mapkę w zimowej krainie i chyba jeszcze została nam tylko jedna do odblokowania, ale to jest dentysta. Nie wiem, czy chcecie dentystę. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym w kolejnym odcinku kupiła jeszcze tego dentystę, a póki co przechodzimy do naszego nowego miejsca. I na samym początku widzę, że są tutaj dwa piętra. My oczywiście standardowo pójdziemy od lewej strony. Tutaj jest muzyczka, którą sobie wyłączę. Ej, co tutaj jest? Lampki. Ej, co są fajerwerki? To na Nowy Rok takie super by było. O ja! Ej, to czekajcie, czekajcie. O, o, o. Teraz lepiej to widać. Dajecie fajerwerki jeszcze, 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 jeszcze. Jakie fajne fajerwraski. No super. Co my jeszcze tutaj mamy? Tutaj mamy takie na zdjęcia. Taki Instax, tylko że taki bardziej stojący. Ale ekstra. Tu mamy dalej taki barek. O, bo tutaj zawsze w tej wentylacji coś jest, ale w tym wypadku nie ma, ona jest zamrożona i jej się nie rusza. Te fajerwerki jak długo trwają. Ej, może ja je muszę wyłączyć? Tak, trzeba było wyłączyć. Tutaj mamy mięso, mamy oliwki, mamy też babeczki i mamy nawet, to jest chyba szampan taki bezalkoholowy, coś jak Piccolo, tak mi się wydaje, ale pewna nie jestem. Później Siwek to spróbuje. Tutaj, ej, tu jest taki automat na kulki. Co wylosujemy? Dum, dum, dum. Co jest w środku? Ej, ten akurat nam się smutny trafił. A, bo tutaj chyba są same te figurki. Zobaczmy. Jeszcze jedną wylosujmy. Te, to są, można zestaw takich figurek sobie zebrać. Tutaj mamy jakąś torbę. Tutaj... No nie wierzę. Patrzcie. I tutaj wśród tych ozdób są też koty. Co jeszcze jest? A, czyli tutaj są świąteczne. Tu są na walentynki. Tu jest na Halloween. Tu pewnie na jakieś urodziny. A tutaj nie ma w ogóle. Ej, ale to jest ekstra. Tutaj tyle rzeczy można robić. Dobrze, i mamy jeszcze prawą stronę. Ej, jaka duża jest ta lokalizacja, prawda? I tutaj mamy sklep, co jest w przymierzalni numer 1. Nie ma nic. A, lustro można zapalać, nie można nic pod lustrem zobaczyć. Tak, to jest przymierzalnia. A tutaj dalej są produkty, są ciuszki do przebierania, jakieś produkty do kąpieli, nawet pędzelki do malowania się. I nawet są takie torebki, żeby wszystko tak fajnie później spakować, więc tutaj jest typowo sklep. I zobaczmy jeszcze drugie piętro. To znaczy, a nie, my byliśmy na drugim piętrze, to teraz jedziemy na pierwsze. Ale, zaraz, zróbmy sobie małą przerwę, żeby otworzyć w międzyczasie parę fanartów, które mi podesłaliście. Mamy tutaj fanart jeszcze bardzo świąteczny. Oczywiście jest subskrybowanie, jest też fazmofobia. No i są trzy kociaki, nie mogło ich oczywiście zabraknąć. Kolejny fanart jest od Filipa i on narysował nam odkrywanie sekretów Toce Boce. Zobaczcie, jak się akurat dzisiaj udało, że ten fanart wylądował na Tokę Bokę. No i z tyłu jest też Siwek, oczywiście z bluzą orionkową. No i jest też trzeci fanart, on niestety przyszedł do mnie troszeczkę naderwany. Mam nadzieję, że tam nic z niego nie uciekło, więc już... Skoro jest tu dziurka, to rozerwę do końca, żeby zobaczyć zawartość. No i w środku mamy cukieraska, którego po nagrywaniu zapewne sobie zjem. Kot. Który je? Boże, ja zawsze zapominam, jak to się nazywa? Tako? Paweł, to jest tako chyba, tako. Nie? Tako.
Kotko. Tako. Kociaka. Tako. Tak, mamy kociaka z tako, który już sobie nawet zdążył zarąbać chapsa. Jest też serduszko na takim twardszym papierku. Jest deskorolka i ona jest wysłana dla Pawcia. Pawcio, w końcu możesz. Tak, tak, to jest ten moment. Alleluja. W końcu Pawcio się doczekał. I mamy też fanarta. Jak się dobrze domyślam, jest on wysłany, cała ta paczuszka, od Weroniki. I jestem oczywiście ja. Są też kociaki, są łapki w górę, jest siwek z Toki Boki z bluzą orionkową. Więc wszystko, co mogłoby być, jest na tym fanarcie zawarte. A więc teraz wracamy z powrotem do gierkowania. Okej, dojechaliśmy na pierwsze piętro. O nie, ruszyłam znak przez przypadek. No, o, dobra. I lecimy na maksa w lewo. Tutaj widzę, że też jest jakiś sklep. A co to takiego? A, to jest chyba jakaś zabaweczka czegoś. Co to jest w ogóle? To jest jakaś mysz? Nie wiem, co to może być. Tutaj mamy kartki na różne okazje. Tutaj są na walentynki, są na ślub, na urodzenie dziecka, na skończenie studiów. Tutaj chyba też dla dzieci. Tutaj w ogóle, co to za maszyna? Jak tego użyć? Dobra, no... No dobra, no na przykład chcemy na walentynki, no i... Tu coś powinno robić. Ej, a może to pakuje? Wrzućmy coś. Ej, tak, to pakuje walentynkowo. Dobra, papierek. Pamiętacie, w jednym odcinku nie wiedziałam, co to jest i mówiłam, że to są skarpetki i mi napisaliście, że to są po prostu papierki po otwieraniu prezentów. Napiszcie koniecznie, czy to pamiętacie. Jeżeli pamiętacie, to napiszcie w komentarzu skarpetki, to znaczy, że pamiętacie. Dobra, na Halloween. Dobrze, jak spakujesz nam arbuza na Halloween? No też fajnie. I jeszcze nam zostało urodzinowe. Dobra, to patrzymy na urodzinowe, jak nam zapakuje. O, ej, najfajniejszy z tych trzech nam się trafił chyba, ten kolorowy. I jeszcze na święta. Ja bym chciała, żeby mi się wylosował ten po lewej, ten biało-czerwony. A wy napiszcie mi w komentarzu, który byście chcieli, żeby nam się wylosował. Daję wam 5 sekund, żeby napisać i wtedy losujemy, więc 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, losujemy i zobaczymy, kto miał rację. Udało się! Trafiło w to, co ja chciałam najbardziej. Okej, papierek znowu sobie odkładamy na bok, odkładamy też arbusika i idziemy dalej w prawo zobaczyć, co jeszcze tu jest. I mamy takie fajne kule śnieżne. Ja zawsze, jak byłam mała, lubiłam takie kule śnieżne. O, tyk, tyk, tyk. Tylko szkoda, że zawsze ten śnieg tak szybko opada na dół i to trzeba co chwilę trzepać tą kulą, żeby było. Tutaj jest w ogóle chyba jakiś kącik spa, mi się tak wydaje, że tutaj są jakieś żele, nie żele do spa. Co mamy dalej po prawej? Pan płomyczek, pan lodek i kropelka wody. Jeszcze powinni zrobić jakąś na zasadzie coś z powietrzem, to by był cały komplet. Czy ja tutaj mogę coś poklikać, czy to jest po prostu... Ej! Patrzcie! Przez przypadek znalazłam coś. No i co mi to dało? Czyli pewnie jeszcze gdzieś jest taki przycisk. Aj, to trzeba poszukać. No... Gdzie mógłby jeszcze być za kartkami jakimiś? Tu chyba za tymi nie ma. No, wracaj, bądź ładnie poukładany. Tutaj chyba też nie ma. Może pod tymi na dole? Tutaj też nie ma. Ej, a za obrazem? Dobra, standardowo za obrazem jest. Mamy dwa. Mamy żółty i fioletowy. Co, jeszcze jeden gdzieś może być, nie? A za tym? Nie. Za tym już nie. Dobra, odłóżmy to gdzieś tak, o tutaj tak ładnie, nawet jedno na drugim, żeby tak po ziemi się tutaj nam to nie walało. Okej. Gdzie może być trzeci? Myślę, że na tym samym piętrze. Tutaj raczej nie. Tu jest jakaś wyprzedaż i tutaj jest puste pomieszczenie. O, i żeby tutaj się chyba dostać. Tak, patrzcie, brakuje nam jeszcze niebieskiego.
Więc tu będzie gdzieś niebieski, w tej okolicy. Ej, to nam się chyba jeszcze dalej coś otworzy, skoro tutaj można wejść. Zobaczcie, tu jest jakaś taka dziwna ściana. Albo to się nam otworzy właśnie. A tu światełko? Nie, światełko też nic nie daje. Zobaczmy jeszcze pod kartonem. Mamy niebieski, dobra. I co się teraz wydarzy? Ja się aż boję nacisnąć. Ale dobra, okej, naciskamy. Tak, i tu nam się otworzyło. Jest, Boże, ja zawsze zapominam, czy to jest krampet, ten maluszek. I zobaczcie, jak on jest śmiesznie ubrany, jakby miał 3 pary czapek na sobie, 10 kurtek i nie wiadomo, co jeszcze na sobie. A, tutaj coś za tym jego łóżeczkiem jest, ale tego chyba się już nie da podnieść. To jest element ozdoby. Okej, więc wsadzamy go tu z powrotem. I jeszcze... Ej! Nie tu! Tutaj! Dobra, i jeszcze tutaj mamy też taki iksik, więc zobaczmy, co w tym iksiku jest. Aha, czyli można jeszcze... Ej, dobra, miałam laga mózgu, dobra! To jest po prostu na drugim piętrze to samo było, więc tutaj też jest to samo. I urodzinowy, tak, dobra, czyli nic nowego. Co w ogóle w tych kartonach mamy? Tutaj jest narysowane, jakby to były walentynki, ale choinka... Ej, może ja przez przypadek wsadziłam tutaj choinkę, ona stała pewnie gdzieś indziej. Dobra, więc ją odstawię. Mamy kwiaty, czekoladki, świece, misie. Ej, fajnie! Ej, zrobić taki odcinek z taki bokiem na walentynki to byłoby dobre. Mamy tyle rzeczy teraz tutaj. Siwek mógłby znaleźć sobie jakąś randkę. Tutaj jest na urodziny. Tutaj są na święta. No na święta już nam się chyba nie przyda, bo jest już dawno po świętach. Chyba, że na przyszły rok. No i jeszcze mamy Halloween. Oczywiście. Ej, patrzcie. No postaw się gdzieś tak. To jest dynia na Halloween. Tylko, że zrobiona jak kot. No czy może być coś lepszego? No nie może być. O, i tutaj jest jeszcze taki automat na kulki. W sensie na słodycze. Ja! Jaki słodki słodycz. No nie wierzę. Dobra, ej. I teraz tak, odkryliśmy te przyciski, więc na tym piętrze chyba już nic nie będzie. Czy na drugim piętrze ja jeszcze rzucę szybko okiem, czy tutaj nie ma jakiejś tajemnicy, moi mili? Tutaj mi się nie wydaje jakby... Tutaj jest kawałek ściany taki obdrapany, ale to nic nie działa jak klikam. Idźmy w lewo. No tutaj jest, może to jest jako tajemnica uznane, no bo tutaj... Wiecie co, mi się wydaje, że ta mapa jest na tyle wypasiona, że ona po prostu chyba więcej tajemnic nie ma. No, ale oczywiście standardowo, jeżeli wiecie, że na tej mapce są jakieś tajemnice, to mi koniecznie o tym napiszcie w komentarzu, to wtedy sobie je znowu odkryjemy razem. I wydaje mi się, że no to wszystko jest, co moglibyśmy powiedzieć sobie o tej mapie. Mi się osobiście ona bardzo ekstra podoba. Ja się w ogóle dla Was szykuję. Jak chodzi o Tokeboka, żeby nakręcić jakiś odcinek z historią kolejną, stricte, po prostu historią Siwka w Tocebosy, nie takim oglądaniem budowli. No, teraz ostatnio było troszkę więcej oglądania budynków, bo była świąteczna aura i były świąteczne budynki, więc trzeba było koniecznie to nadrobić. Ale napiszcie mi w komentarzu, czy wolicie właśnie oglądać odcinki z Siwkiem, z Tokeboki bardziej takie na zasadzie, że odkrywamy jakieś nowe tajemnice, oglądamy sobie nowy budynek, który kupuję specjalnie dla Was, czy może stricte jakieś takie właśnie historii Siwka, jak były z tym kotem, który znalazł w parku i okazało się, że ocalił jakąś planetę. Więc jeżeli wolicie, żebym nagrywała oglądanie budynków, to napiszcie po prostu budynek. Takie hasło w komentarzu budynek, a jeżeli wolicie historię Siwka w Tocebosce, to napiszcie historia i jak będzie czegoś więcej tego, będę starała się więcej nagrywać na tym kanale. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, no i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. To jak? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!